O tym, co dzieje się na ukraińskim froncie, o tym opowie Państwu generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie generale, zanim o konkretnych ruchach na froncie, to na początek o obawach prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który alarmuje, że ukraiński wywiad i służby bezpieczeństwa twierdzą, że możliwy jest rosyjski atak na elektrownię atomową w Zaporożu. To faktycznie może się wydarzyć? Wie pan, no, po tym, co zrobili Rosjanie w Nowej Kachowce, prezydent Zełenski, strona ukraińska bierze pod uwagę wszystkie alternatywy. W tej wojnie wyczerpano już prawie niemal cały arsenał bestialskich środków i metod prowadzenia wojny poprzez zabijanie niewinnych cywili, bombardowanie szpitali, szkół, miast i obiektów cywilnych. No i oczywiście ta Nowa Kachowka. W związku z tym, mając pod uwagę na uwadze fakt, że gdyby nie uzyskał tam jakiegokolwiek powodzenia, albo to znaczy wojska Federacji Rosyjskiej musiałyby się cofać, gdyby się Ukraińcy włamali, to również prezydent Zełenski bierze pod uwagę tego rodzaju działanie, chociaż nie wydaje mi się to na tyle prawdopodobne, gdyż ewentualne skażenie tego terenu obejmowałoby również teren zajmowany przez Rosjan. Wiatry wieją właściwie z południa na północ i na wschód, co pokazała zresztą przed laty katastrofa w elektrowni w Czernobylu. Mam nadzieję, że wnioski i pamięć o tamtej katastrofie jest jeszcze żywa w umysłach Rosjan i nie dojdzie do tego rodzaju incydentu albo tej katastrofy. Faktycznie to bestialstwo i bezwzględność Rosjan eskaluje. Gdyby jednak miało dojść do takiego wydarzenia, to jak miałoby do tego dojść, jak miałoby to zostać przeprowadzone? Rosjanie upozorowaliby wypadek, czy próbowaliby zrzucić odpowiedzialność na stronę ukraińską? Widzicie państwo, że w przestrzeni tej Info Ops, Information Operation, oni stosują bardzo dużą ilość fake newsów, różnego rodzaju dezinformacji. To początkowo mówili, że to przecież są tam w Kachowce, to najpierw Ukraińcy ostrzeliwali, byście ją uszkodzili, ale de facto, żeby taką tamę wysadzić olbrzymią, to trzeba podłożyć systematycznie i systemowo ładunki wybuchowe, co zresztą Rosjanie zrobili. A teraz po kilkunastu dniach okazuje się, że powołali grupę do zbierania zwłok żołnierzy i sprzętu, który tam został rosyjski zagubiony, zatopiony i tak dalej. Chcą ukrywać działalność swoich saperów, a zresztą to już zostało udowodnione przez niezależne źródła, że to tylko mogli zrobić Rosjanie swoimi siłami, które tam okupowały. Jeśli oni są na Zaporożu w tej chwili, tej elektrowni, też mają możliwość podłożenia ładunków wybuchowych i min, które by spowodowały uszkodzenie reaktorów czy innych wrażliwych elementów tejże elektrowni. Takie uszkodzenie, takie działania to działania desperackie z pewnością, ale jak mogłyby one wpłynąć na losy wojny, czy w jakim stopniu mogłyby pomóc Rosjanom? To jest bardzo istotne pytanie. Rosjanie nie liczą się ze stratami. To zresztą jest ich mentalności i radzieckiej wcześniej, kiedy miliony ludzi ginęły, a oddziały zaporowe stały za nimi, jeśli się cofali. NKWD, a teraz mamy takie przypadki, że stoją tam oddziały Czeczeńców czy Prigozina. Natomiast oni się nie liczą ze stratami. Ale z drugiej strony mentalność i sposób myślenia ludzi tam, w tych obwodach jest zupełnie inna. I myślę, że te straty, na które oni musieliby być gotowi, Rosjanie również, byłyby już chyba nie do zaakceptowania. A skażenie jądrowe to jest coś, co trwa przez lata i walkę z tym zajmuje wiele energii, czasu i sił i środków. Tutaj również duży wpływ mamy, obserwujemy mocarstw światowych takich jak Chiny i Rosja i Stany Zjednoczone, które robią wszystko, aby do tego rodzaju incydentu albo katastrofy nie doszło. Jest to duży nacisk, duża presja na stronę rosyjską, aby nie dopuścić do tego rodzaju uruchomienia środków ostatecznych w działaniach zbrojnych. Czyli paradoksalnie mogłoby to dać Rosjanom jakieś przewagi na froncie, ale w opinii międzynarodowej, w tej układance geopolitycznej, Rosjanie tylko by stracili. Myślę, że przewagi na froncie też by nie dało. Dałoby tylko taką może przewagę psychologiczną, efekt taki mrożący byłby dla niektórych. No ale największą szkodę ponieśli, a największą stratę, bolesną, bardzo tragiczną, ponieśliby mieszkańcy tych okolic, którzy i tak już cierpią od kilkunastu miesięcy okrucieństwa tej wojny. W programie Newsroom w wirtualnej Polsce wypatrujemy ukraińskiej kontrofensywy. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną twierdzi, że ta kontrofensywa będzie przebiegać, ale będzie przebiegać stopniowo. Czy pan się zgadza z tym, że czeka nas stopniowanie tej kontrofensywy i czy Ukraina ma na to czas?
Tak, czas, siły i przestrzeń to są wyznaczniki i elementy sztuki operacyjnej. W tej chwili widzimy, że czas nie gra na korzyść Ukrainy. Rosja robi wszystko, żeby przedłużać ten konflikt, żeby osłabiać zasoby. Natomiast Ukraińcy bardzo mądrze i bardzo zdecydowanie prowadzą działania. To znaczy, to jest nie jeszcze żadna ofensywa, to jest taka próba wybadania tego, na którym kierunku można zdecydowanie uderzyć. Próba również ściągnięcia odwodów i rezerw rosyjskich, które znalazłyby się w zasięgu ognia artylerii rakietowej dalekosiężnej Federacji Ukraińskiej, żeby można było je niszczyć. I widzimy, że wprowadzone do walki te dwie brygady mieszane, pancerno-zmechanizowane i zresztą poniesie tam dosyć duże straty, szczególnie bolesne są straty w tych sprzęcie inżynieryjnym, w tych maszynach do rozgradania, do rozminowywania, bo metody rozminowania są różne. Metoda może być wybuchowa, narzutowa, może być metoda zbierania tych min przez specjalne pojazdy. Tych pojazdów trochę zginęło tam, niestety zostało zniszczonych, w tym również i trochę czołgów Leopard i systemów transporterów pancernych Bradley. Niemniej jednak Rosjanie zostali zmuszeni do przerzucenia z innych odcinków frontu na tym kierunku swoich odwodów i rezerw. I teraz my już wiemy, gdzie one się znajdują, gdzie one były rozmieszczone. A wybranie kierunku dzisiaj obserwujemy po wczorajszej nocy Piatachet, droga do Wasilienki. Tam są olbrzymie składy strategiczne rosyjskie, składy artylerii, składy amunicji, składy paliw i innych środków walki. Jeśli ten kierunek udałoby się wywalczyć, to Rosjanie są zagrożeni utratą tychże zasobów. Pamiętajmy o tym, że mają jeszcze podwodzie w rezerwie wyszkolonych, dobrze wyposażonych od 8 do 10 brygad, które to brygady, jeśli strona ukraińska znajdzie słabe miejsca, wejdą do walki, rozetnąć, mają szansę rozciąć siły rosyjskie i wejść na ich tyły. Ale jak to będzie się toczyło, ja mogę tylko przypuszczać, ale nie mogę o tym mówić, bo mamy tą świadomość, że wszyscy przecież oglądają różne te programy i wysuwają wnioski. A poza tym my nie jesteśmy w sztabie generalnym Ukrainy. Tam jest bardzo mądry szef sztabu generalnego, generał Załużny, ma dobrych planistów, sztabowców, no i przede wszystkim ma determinację i wyszkolenie swoich żołnierzy. I oni najlepiej wiedzą, na którym kierunku może to nastąpić. Nie będzie to taka spektakularna ofensywa, jak miała miejsce pod Charkowem, czy później pod Chersoniem, ale będzie na pewno ofensywa, która pozwoli na uzyskanie powodzenia przynajmniej tej przestrzeni operacyjnej. Może nie od razu zdobędziemy Krym, ale może uda się dojść do Morza Azowskiego, może ten kierunek Mariupol, Briediańsk, a przy jednoczesnym zażartym obronie kierunku północnego, gdzie Rosjanie próbują tam nacierać. To wszystko jest dosyć dynamiczne. Myślę, że teraz w ciągu tych kilkunastu dni Ukraina da sobie jakąś taką mini przerwę operacyjną, której dalej będą prowadzili działania bojowe, ale nie już na taką skalę i przewartościują swoje plany, które były bardzo starannie opracowywane. Oczywiście one zostały nieco zmodyfikowane po tym, jak została wysadzona elektrownia w Nowej Tachowce i ta zapora, która powodowała uwolnienie z kolei przez Rosjan swoich sił, które tam są na południu i skrócenie linii frontu o 400 km, bo w tych rejonach południowych teraz na południe od tej Nowej Kachowki nie można prowadzić działań bojowych przez następnych kilkanaście tygodni, nie mówiąc może i miesięcy. Także tak to wygląda obecnie. Panie generale, proszę powiedzieć, czy dobrze rozumiem pańskie słowa i działania armii ukraińskiej. Armia ukraińska prowadzi teraz kontrofensywę na mniejszą skalę, czym zmusza rosyjskie wojsko i rosyjskie rezerwy do ruchu, do pewnych manewrów, czym ułatwia sobie rozpoznanie pozycji armii ukraińskiej i daje sobie teraz czas na rozpracowanie tego, gdzie są Rosjanie i jak ewentualnie przeprowadzić tę szerszą kontrofensywę. Dokładnie pan to zrozumiał. Mógłby pan być wzorowym studentem studiów obronnych Akademii Sztabu Generalnego czy Obrony Narodowej. Dokładnie o to chodzi. Ale pamiętajmy o tym, że oni mieli również, Ukraińcy mieli plany bardzo starannie przepracowane i na różnych etapach gier i symulacji komputerowych przygotowywali się do różnych wariantów, ale pamiętajmy o tym, stara zasada sztuki wojny mówi, że najbardziej wykwintny, chytry plan nie przeżyje w obliczu działań przeciwnika. I właśnie widzimy, że przeciwnik zadziałał w taki sposób spektakularny, który na pewno był przewidywany może, ale nie myślano, że do niego się posuną, wysadzenie tej tamy, spowodowanie katastrofy ekologicznej, społecznej, przy minimalnym albo i dużym dla Rosjan skutku militarnym, bo ten teren został wyłączony i więcej sił można było przerzucić na inne kierunki.
Ekspertem pewnie bym nie był i prymusem na tej uczelni, ale z przyjemnością słucha się takich ekspertów jak pan, panie generale. To skoro teraz Ukraińcy obserwują ruchy Rosjan, to dopiero teraz będą kształtowały się plany kontrofensywy ukraińskiej? Zawsze musimy, tak jak powiedziałem, tych czynnika sztuki operacyjnej, czas, sił i przestrzeń. Teraz musimy zmierzyć ilość sił, które posiadamy, do tego, co chcemy zrobić, na jakim kierunku, bo każde natarcie musi mieć nie tylko kierunek, ale również i szerokość tego frontu, tego natarcia. Nie możemy nacierać na 5 kierunkach, na 4. Najwyżej mogą być 2 kierunki, jeden główny, jeden pomocniczy, ewentualnie ten jeden pozorny, który myli przeciwnika co do zasadniczych działań. To, że oni skierowali takie wartościowe jednostki z tych brygad, co też spowodowało, że Rosjanie uwierzyli, że tam idzie to natarcie tak naprawdę i Rosjanie przerzucali tam swoje siły i odwody, że to już nic nie markują. Pamiętajmy, że w odwodzie jeszcze strona ukraińska ma siły, których nie pokazuje, a możemy się domyślić, że przez sprzęt, który otrzymali wcześniej, czy samoloty Su-24, te szturmowe, które są, lotnictwo szturmowe, to wspiera bezpośrednio działanie wojsk lądowych, bo oni otrzymali od Bułgarii samoloty, czy MiG-29, które otrzymali. One oczywiście nie są samolotami wsparcia działań wojsk lądowych, one są samolotami uderzeniowymi, które mogą niszczyć odwody na dużej odległości, niszczyć obronę przeciwlotniczą przeciwnika, jak również samoloty. I te samoloty nie zostały jeszcze użyte. Mają również śmigłowce MiG-24, które częściowo wyremontowali, uzbroili, dostosowali rakiety niekierowane czy kierowane do swoich systemów ogniowych. I tego elementu nie widzieliśmy w tym natarciu prowadzonym w tych pierwszych dniach. A z kolei Rosjanie mieli dosyć dużą przewagę powietrzną, szczególnie śmigłowce szturmowe Mi-28 i Kamow, które to śmigłowce bardzo skutecznie raziły czołgi i transportery z odległości poza zasięgu środków obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu ukraińskiej. Chodzi o to, że wystrzeliwali te pociski przeciwlotnicze, przeciwpancerne kierowane na odległości 8 do 10 km, w zależności od rodzaju pocisku, razem z tym czołgi. A Ukraińcy z kolei nie mogli używać swoich systemów krótkiego zasięgu, które by ich broniły, typu Piorun i Stinger. Także tutaj musimy mieć to również na uwadze, że Ukraina wyciąga wnioski, tak jak i Rosja wyciągnęła. Armia Rosyjska, Armia Federacji Rosyjskiej dzisiaj w tej obronie pokazuje zupełnie inny kształt, zupełnie inny system. Chociaż dalej jeszcze kuleje tam system dowodzenia i system logistyki, niemniej jednak oni się bardzo dużo nauczyli. Tego nie wolno lekceważyć. Tam jest duża masa ludzi. Oczywiście dużo zginęło oficerów. Dowodzenie plutonem, kompanią w obronie, współdziałanie, powiązanie tych wszystkich systemów też wymaga pewnej znajomości sztuki taktycznej i operacyjnej. I myślę, że tu Rosjanie odrobili lekcję i Ukraińcy sobie z tego zdają sprawę. Zresztą prezydent, generał Załużny w sposób bardzo merytoryczny udzielił wywiadu, mówiąc o tym, że on szanuje przeciwnika. On wie, kto to jest generał Gerasimow. On wie, jak on się teraz zaangażował w tej operacji. Wie, co Rosja może, a czego nie może. Studzi pewne nastroje i mówi, że będzie to walka ciężka. Niemniej jednak będzie to walka zwycięska, bo ilość determinacji czy sposób prowadzenia walki, determinacja, jak również przewaga jakościowa sprzętu ukraińskiego, który posiadają Ukraińcy, jest widoczna. No niemniej jednak pamiętajmy o tym, że obrońcy mają zawsze tą przewagę, że są okopani, przygotowani, mają powiązany system ognia, współdziałania, mają kilka rubieży obronnych, a nacierający niestety muszą to przełamywać, obchodzić, razić ogniem, obezwładniać, a żeby to robić, to muszą wiedzieć, gdzie są te cele, gdzie one się znajdują, gdzie się przygrupowują, w jaki sposób można wejść, żeby jak najmniejszymi siłami i najmniejszymi stratami dokonać tego właśnie przełomu, obejścia i z sukcesem zakończyć tę operację. Panie generale, z pewnością nie jest to łatwe do oszacowania, ale może spróbujmy. Ile tych doświadczonych brygad, ile rezerw procentowo Ukraina jeszcze ma gdzieś na zapleczu, jeszcze nie wykorzystała tych doświadczonych żołnierzy i tych rezerwistów, którzy gdzieś tam czekają z tyłu? To jest proces, ciągły proces i on ciągle jest doskonalony, ale eksperci, to jest informacja jawna, mówią, że od 8 do 10 brygad jest przygotowanych do wejścia do walki, oczywiście z zabezpieczeniem i wsparciem technicznym. A w boju ile już jest? Proszę? A w boju ile już jest tych brygad?
W boju w tej chwili może być zaangażowanych od 2 do 3 brygad, z tym są jednostki pomocnicze, jednostki wsparcia, zabezpieczenia działań bojowych. Pamiętajmy, że działania bojowe to nie tylko brygady pierwszorzutowe, to system wsparcia i zabezpieczenia bojowego, to artyleria, to wojska obrony przeciwlotniczej, logistyka. To wojska chemiczne, to logistyka, to są bataliony remontowe. To jest to wszystko to, co się wiąże z zabezpieczeniem technicznym. To w końcu bardzo istotna sprawa. Szpitale polowe, które dzisiaj są już bardzo nowoczesne, na kontenerach z wyposażeniem, zapasami krwi, ale cały czas te dostawy amunicji, bo prowadzenie walki w działaniach zaczepnych wymaga dużej ilości amunicji, szczególnie artyleryjskiej. To wszystko wymaga również jakby spięcia w system systemu. No i oczywiście niezawodna łączność na każdym szczeblu, nie tylko tych, którzy prowadzą tarcie, ale tych, którzy współdziałają. Ta łączność musi być szyfrowana, tajna, zakryta, tak aby nie można było rozpoznać zamiaru przeciwnika. No i oczywiście współdziałanie wszystkich systemów walki, łącznie z lotnictwem, o którym wspomniałem, artylerią, prawda, z rozpoznaniem satelitarnym i z wywiadem, ale również z rozpoznaniem naziemnym i operacjami sił, operacji specjalnych, które się cały czas toczą, pamiętajmy o tym. To, co tam się od czasu do czasu dowiadujemy, że tu jakiś wybuch, tam ktoś wyleciał, czy tam się pali, to są działania sił operacji specjalnych powiązanych z tym ruchem partyzanckim, który nie jest duży, ale jednak jest bardzo skuteczny i przede wszystkim jest na tym terenie, na którym znajdują się Rosjanie. To jest teren okupowany przez Rosjan, oni mówią, że to jest ich już, ale to nie, to jest teren okupowany i ci ludzie sprzyjają stronie ukraińskiej i te wiadomości są dosyć wiarygodne, co jest bardzo istotne w świetle tego, jak ta ofensywa ma ruszyć, gdzie znajdują się ich odwody, gdzie znajdują się ich składy, gdzie są ich rezerwy, żeby je celnie razić. Historycznie, jak patrzymy do tyłu, to feldmarszałek, wcześniej generał Rommel, gdyby miał zaopatrzenie w paliwo i w amunicję, to tymi 2 dywizjami pancernymi dotarłby do Aleksandrii, sforsowałby kanał Suezki i dotarłby na Bliski Wschód. I nie trzeba było operacji prowadzić. Cały Kaukaz byłby wzięty od południa, od strony Iraku. Także tutaj nie możemy nie doceniać tej ciągłości zaopatrzenia w system wsparcia logistycznego, czyli paliwo, amunicja, żywność, lekarstwa, no i dostawy nowych rekrutów, którzy będą zasilali tych, którzy niestety albo będą wyłączeni z walki i będą zabici bądź ranni. No to dziś, panie generale, kto ma większe rezerwy i większe zaplecze, Rosja czy Ukraina? No wystarczy spojrzeć na mapę i na ilość ludnościową, czyli zasoby ludzkie. To niestety ma Rosja większe, z tym, że no i oczywiście zasoby strategiczne, jeśli chodzi o możliwości wyszkolenia, znaczy wyprodukowania i wyposażenia. Natomiast może już nie tak nowoczesny sprzęt, ale Rosjanie ciągle mają duże te możliwości. Ich produkcja jest przestawiona na produkcję wojenną. A tutaj z drugiej strony Rosja jest Ukraina jest bez przerwy zasilana przez państwa zachodnie. I to zasilanie jest dosyć poważne. Ono dalej trwa. Pamiętajmy, że tu jest jeszcze czynnik polityczny, o którym musimy wiedzieć, zbliżające się wybory w przyszłym roku w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też dzisiaj, w tym najbliższym czasie, determinacja strony ukraińskiej jest taka, aby jak najszybciej i w sposób jak najbardziej sukcesywny prowadzić tę operację, odzyskać jak największą ilość swoich terytoriów i ewentualnie pokazać Zachodowi, że ten sprzęt, to wyszkolenie, ten czas, to wsparcie Zachodu było warte, bo sukcesy są na tym froncie, ale niestety nie da wszystko się przekuć w sukces. Nie wszystko jest polityką. Tam jest pole walki, tam są ranni, zabici, tam są ofiary przemocy, to są cywile, to są dzieci, których mnóstwo zginęło i wywieziono zostały. No i w końcu cała infrastruktura, która jest systematycznie i systemowo niszczona. O tym trzeba pamiętać. Także myślę, że determinacja jest olbrzymia i do szczytu w Wilnie, który będzie już niebawem, bo do 2 tygodni, pewne sukcesy armii ukraińskiej zostaną pokazane, co będzie w przyszłości stanowiło przesłankę, w przyszłości powiadam, do ewentualnych rozmów pokojowych i zawarcia porozumienia. Oczywiście strona ukraińska mówi o tym, że ma być to porozumienie takie, że warunkiem jest wycofanie wszystkich wojsk rosyjskich z terytoriów okupowanych. Czy tak będzie, nie wiemy. Do negocjacji potrzebne są 2 strony i o tym będzie to na pewno decydowała strona ukraińska, jak to będzie zawarte. Natomiast oczekiwania i nacisk Zachodu jest tak lekko widoczny, aby ten konflikt w jakiś sposób zakończyć.
Nie jestem już takim optymistą, jak byłem wcześniej, że mówiłem, że do końca tego roku być może zakończymy ten konflikt. Są takie trzy bardzo elementy ważne, które tu dwa żeśmy już podkreślili. To jeden to jest to, co się wydarzy na Kremlu w krótkim czasie, bo tam jest też narasta niezadowolenie. Drugie to są zasoby i trzecie to jest polityka wielka, czyli zbliżające się wybory. Stany Zjednoczone i oczywiście szczyt w Wilnie, który wskaże Ukrainie sposób wejścia albo dołączenia do NATO w najbliższym czasie, może nie teraz, w okresie trwania wojny, bo to nawet nie jest możliwe. Natomiast utworzenie tego duetu NATO-Ukraina, sposób prowadzenia tych negocjacji, które wskażą, w jaki sposób Ukraina może dołączyć do NATO i gwarancje bezpieczeństwa, które na pewno Ukraina otrzyma, ale takie bardzo wiarygodne od mocarstw światowych, będą wyznacznikami tego, co się w najbliższym czasie będzie działo. Dziękuję panie generale, że wywołał pan temat szczytu NATO w Wilnie i właśnie w tym kontekście chciałem zapytać, czy Ukraina do tego czasu będzie próbowała osiągnąć jakiś spektakularny sukces na froncie, chociażby jakiś punktowy taki dający do myślenia państwom sojuszu i oficjelom Sojuszu Północnoatlantyckiego, że postawili na odpowiednią stronę w tym konflikcie i że warto dalej wspierać Ukraińców. Tak, to na pewno cały ten element tego przygotowania tej walki, tego szukania sposobu wejścia w ugrupowanie obronne rosyjskie, zdobycia jak największej ilości terytorium, to wszystko świadczy o tym, że Ukraina jest zdeterminowana, aby wykonać takie zadanie. Być może, jak niektórzy eksperci twierdzą i analitycy, być może ta ofensywa została rozpoczęta zbyt wcześnie, może za wymogi polityczne właśnie zbliżającej się szczytu w Wilnie, może to było powodem, ale ja nie sądzę. Tam są naprawdę ludzie, którzy walczą o swój kraj, którzy znają ten teren, bo przecież walczyli w tym terenie wcześniej, do Balcewo, przecież o Donbas. Wiedzą, w jaki sposób mogą prowadzić tą operację. Tylko pamiętajmy, że w tej sytuacji czas działał na stronę rosyjską, bo to Rosjanie przygotowali bardzo starannie swoją obronę, uzupełniali środki walki, szkolili swoich żołnierzy. Kiedy bierzemy pod uwagę fakt, że zginęło około 2200 oficerów rosyjskich, od początku zginęło, nie zostało rannych, zginęło, a wyłączonych z walki jest jeszcze więcej. To teraz popatrzmy, kto ma szkolić tych żołnierzy. Tam są głównie zaangażowani żołnierze wojsk lądowych, ale tam są również artylerzyści, to też wojska lądowe. Tam jest obrona przeciwlotnicza, to też są wojska lądowe. Tam są saperzy, to też wojska lądowe. Tam są łącznościowcy, którzy są wszystkich rodzajów wojsk. Więc proszę sobie to pomyśleć. 2200 oficerów, to niech jeden oficer będzie odpowiedzialny za wyszkolenie 100 żołnierzy w danej dziedzinie specjalności, no to byśmy musieli, nie ma kto wyszkolić 220 tysięcy żołnierzy. A to jest olbrzymia masa. Przecież jeśli teraz Rosjanie powołują znowu do poboru nowych żołnierzy, bo kontrakty też się niektóre kończą, to ktoś tych żołnierzy musi szkolić na zapleczu. A zaplecza nie ma szkoleniowego dużego, dlatego że większość nawet ośrodków szkoleniowych zostało wcielonych do armii i oni nie szkolą. Zostają niewielkie zaplecza szkoleniowe i centra szkoleniowe. Czyli to też jest złośliwa strata. W sytuacji ukraińskiej z kolei mieli bardzo duże ilości rezerwy już takiej rezerwy aktywnej, która była przeszkolona w boju, bo przecież ci żołnierze od 2015 roku walczyli tam w tej operacji w Donbasie, prawda? Oni potem po jakimś tam półrocznym, rocznym okresie szli do rezerwy, wykonywali inne zawody, a teraz w trakcie tej wojny, jak się rozpoczęła, powołano znowu roczniki mobilizacyjne, które łatwo było doszkolić i oni są rotowani. Do tych żołnierzy, którzy są zaprawieni w boju, w tej aktualnej wojnie, dołączano są ci świeżi, tacy, którzy jeszcze w tym boju nie byli. Oni się zgrywają w zespoły, a z kolei tamci ostrzelani idą do tyłu, aby tworzyć nowe zespoły szkoleniowe do szkolenia nowych. Tym bardziej, że pamiętajmy, jaką olbrzymią ilość sprzętu różnorodnego, bardzo nowoczesnego wchłonęła armia ukraińska i systemy artylerii przeciwlotniczej, systemy łączności. To wszystko działa. Ja jestem pełen podziwu, jak oni to wszystko opanowali. Może nie do końca, bo na czołgu Leopard nie można się wyszkolić w ciągu 3 miesięcy, tak dokładnie, na innych systemach Bradley czy innych, ale artyleria przeciwlotnicza, Patrioty, Nasmasy, artyleria przeciwpancerna, Javeliny. No może one nie są takie skomplikowane, ale niemniej jednak, ale to wszystko zgrać w system walki. I tutaj bardzo istotna sprawa jest system łączności, tak zwany Battlefield Management System, który pozwala nam dowodzić i widzieć w czasie rzeczywistym, prowadzić te operacje. To też jest bardzo olbrzymie osiągnięcie. I tutaj
To jest ta przewaga technologiczna. Panie generale, już zupełnie na koniec, jestem bardzo ciekaw pańskiej opinii. To pytanie pada w zasadzie w każdej rozmowie od początku pierwszych zwiastunów ukraińskiej kontrofensywy, ale w pańskiej opinii, jaki jest realny cel Ukraińców, realny cel terytorialny? Bardzo krótko. Na tym etapie wydaje mi się, że jest to przejście, rozcięcie zgrupowania wojsk rosyjskich i wytyczenie kierunku na Mariupol, Biedrańsk i przecięcie zgrupowania na dwie części rosyjskiego. Generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO. Dziękuję serdecznie, panie generale, za tę rozmowę. Bardzo dziękuję.